Człowiek przytula się do brzozy. Do innego drzewa nawet też się przytula. No on się tak mało przytula, bo on coś je. Patrzcie, jaka wielka mewa albo rybitwa. Niesamowicie wielka jest. Ali też potrzebuje miłości i chce zobaczyć, jak się rusza dziecko. I co, poruszyło się? Ale tylnymi łapami, nogami będziesz patrzeć Ali, no. Ale nie, wiązko tak macać kobiety. Stopą. Ale poczek się wczuwa. Ali, czujesz? Co tam się dzieje, Ali? Sztywny. Nie kopię, teraz nie kopię. Musisz poczekać. Wow. Ja tu będę leżał i czekał. Jest w środę. Jest środek tygodnia. Zostało jeszcze tylko parę dni do weekendu. Cieszę się. Uśmiech? Bardzo się cieszę. Ale przymierzaliśmy buty z Dorotą. To czy ona przymierzała, jak byliśmy w sklepie. Nie kupiła ich, pamiętajmy, nie kupiła, bo nie wiem dlaczego. Ale po powrocie do domu okazało się, że w starych butach, w których chodziła, ma taką wielką dziurę na podeszwie. Teraz właśnie pojechała sobie do sklepu, żeby zakupić buty i co chwileczkę mnie atakuje zdjęciami, które buty ma sobie wybrać. Czuję się, jakbym był razem z nią na tych zakupach. Chyba czas, żeby robić delikatne podsumowanie roku 2015. Do wszystkich dookoła mnie ten rok 2015 był zły. Dobra, tak wszyscy cieszą się na jego koniec, na Sylwestra, licząc na to, że wejdą w 2016 i zacznie się na nich o wiele lepsze życie niż do tej pory. Ja w tym roku byłem na swojej wycieczce marzeń po Stanach Zjednoczonych. Ja w tym roku dowiedziałem się, że Dorota jest w ciąży. Kupiłem mieszkanie. Ja w tym roku jestem szczęśliwy. Ja w tym roku zacząłem robić YouTube, więc ja jestem mega szczęśliwy. Cieszę się bardzo, że był taki rok jak 2015. Nie liczę na to, że ten 2016 będzie jakoś super lepszy od tego. Wiadomo, prowadzę się do mieszkania. Po drugie, urodzi mi się dziecko, chyba że Dorota zamierza chodzić Chyba, że Dorota chce chodzić 17 miesięcy w ciąży, ale nie wydaje mi się. No i co? I zaczniemy nowe życie jako najmniejsza komórka społeczna, czyli jako rodzina. O! Miała być niegazowana. Ej, jest niegazowana. To nie jest reklama. I ostatnio piję bardzo dużo wody zamiast pić coli. No, mówię o tym 2015 roku dlatego, że dzisiaj zupełnie nic się nie działo, więc postanowiłem usiąść, skonstruować sobie takie mini studio. Wy tego nie widzicie, ale tu jest lampa. Pierwszy raz pracuję z lampami. Mam nadzieję, że mnie trochę lepiej widać i jeżeli będzie fajnie, to jeżeli tytus mi ich nie zabierze, to będę ich używał z czasu do czasu. No, ale mówię o tym dlatego, że dzisiaj niestety nie mogłem zrobić nic poza tym, co widzieliście do tej pory. Ze względu na to, że musiałem pojechać do szpitala do jednego z członków mojej rodziny i go odwiedzić. Nie chciałem brać ze sobą aparatu, żeby nie naruszać jego prywatności i żeby zostawić ten skrawek takich turbo prywatnych rzeczy tylko i wyłącznie dla nas. To jest wszystko mało interesujące dla was, a dla nas bardzo, więc postanowiłem nic z tym nie robić. No, zajęło mi to prawie cały dzień, właściwie z
stamtąd jechałem bezpośrednio do pracy, dlatego też no nic zupełnie nie nagrałem. Chciałem o czymś opowiedzieć, ale tak na dobrą sprawę to wiem już, jak znaleźliśmy psa, mówiłem, jak się poznałem z Dorotą, mówiłem, jakie mamy tatuaże. Właściwie wszystko mówiłem. Wszyscy mówią, że bym opowiedział o Stanach Zjednoczonych. Tak, mógłbym o tym opowiedzieć, ale to naprawdę ciągnęłoby się z 15 minut. Bo o tym można mówić i mówić. My tam byliśmy przez miesiąc, więc nie ma co. Kurczę, mam wrażenie, że dłużej to ustawiałem niż mówię do tej kamery. W każdym razie jako... Podejrzewam, że jako pierwszy, bo mamy dzisiaj, który? 9 grudnia, czyli na całe 22 dni przed Sylwestrem. Chciałem wam już złożyć życzenia sylwestrowe, zanim jeszcze wam złożyłem życzenia bożonarodzeniowe. No co, można życzyć sobie tylko i wyłącznie tego, żeby 2016 był jeszcze lepszy. A jak będzie lepszy, to już nie wiem, bym musiał chyba w totolotka wygrać. Strasznie lubię marzyć o tym, co bym zrobił, jakbym miał dużo pieniędzy. O, bym chciał wygrać. Z życia męża i żony. Na zapytanie, jak tam, Dorotka odpowiedziała: dobrze, tylko skończył mi się proszek do prania. To znaczy, że moja żona ma w domu rozrywki w postaci pralki. Taki ma dobry dom. Specjalnie mamy taką... Zostawił się pralkę do kuchni? Specjalnie mamy taką malutką pralkę, żeby więcej mogła spędzić czasu na praniu. Dobry. Moje oczy będą świecić ekranem przez całą najbliższą noc. No, poczułem się tak, że hej, teraz idziemy do domu. Jak najszybciej dostać się do łóżka.